Stowarzyszeniem Myślącym Frontowcy, działający od teraz jako partia polityczna formalnie. Mamy bardzo konkretny taki przekaz wiadomości frontowe. Będę starał się dosyć szybkie, krótkie w trakcie roboty, póki możemy jeszcze pracować, Państwu przekazywać. No i zaczniemy od tego, że polityka to nie fantastyka, a niektórym wydawało się, że polityka jest daleko od nich, że gdzieś tam nie dociera, że oni nic tam nie interesują się polityką. No i polityka się zainteresowała, trafiła pod strzechy, a tak naprawdę każdemu pod dupkę. Dotyczy to osób, które są powołane na szkolenia i ćwiczenia wojskowe zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny. Ustawą, którą, przypominam, napisali, nadzorują Amerykanie, żeby można było Polaków użyć do działań wojennych. Jasne? I dopiero teraz jest zaskoczenie, że o, jakaś wojna, coś się czepiają, my nic nie chcemy i przestańcie pajacować, no nie? Jeżeli dzisiaj wasz rząd, i nieważne, czy się tak głosowali, czy nie, bo jest to, podlegamy pod jurysdykcję, czyli wasz rząd idzie na wojnę z Rosją i broni Ukrainy, jest sojusznikiem i wojna Ukrainy, przecież oni mówią, to jest ich wojna Ukraina, tak? Ich wojna, ale waszą krwią. Najlepsze to są te dziadki, babki, no nie, które mówią, tych ruskich i tak dalej, i tak dalej. No to na pierwszą linię frontu. Nie, oni będą wami walczyć, no nie. Waszymi głowami, waszą krwią. Jeszcze raz powtarzam, to się nie wzięło z kosmosu. To nie robią Eskimosi. To robią politycy. Możeście na to sobie dzisiaj pozwolili. I zaczynamy, co się dzieje, żeby też nie było zdziwienia. Po pierwsze, kierowcy, operatorzy wszystkich maszyn, elektronika, logistycy, to są osoby, które w pierwszej kolejności są i będą powoływane do armii, bo potrzebny jest materiał ludzki. Materiał, nie osoby, nie ludzie, nie wy. Armia potrzebuje materiału ludzkiego, tak? Do wypełnienia zadań. Skoro chcecie bronić Ukrainy, tak? I to wasze życiowe zadanie, no to trzeba będzie bronić. Skoro zakupujecie tyle sprzętu wojskowego, no to kto? Jarek Kaczyński, który nie ma prawa jazdy, będzie tym kierował, jeździł, tak? No chyba nie. No Mariusz Błaszczak też chyba nie, no nie? Zresztą pozostali się nie nadają. I zapasieni są, no nie, to też, no takich nie wezmą, pamiętajcie, znaczy wezmą na inne cele i zadania. Więc są bardzo określone grupy docelowe, które są potrzebne do armii. I powtarzam, w pierwszej kolejności te grupy, szczególnie, i tutaj zaskoczenie i zdziwko rolników, tu nie obchodzi twoje gospodarstwo, liczą się Abramsy i tak dalej, no nie. I dzisiaj nie ma lepszego materiału ludzkiego, który jest wyszkolony już, bo jeżeli o 4, 5 staje, zapieprza codziennie, to jest świetnie przygotowany żołnierz. A jeśli ma ciągnik nowoczesny, tak, elektronikę, nawigację na polu, no to tylko wsadzać go na lufę, na czołg, no nie? To on tam będzie od kierowania, następny jest od tego, żeby strzelać i tak dalej. To chyba rozumiemy. Jeszcze raz. Najlepszym zawsze był, tylko niewielu tych rolników, materiał ludzki rolniczy i pochodzący ze wsi. Bo w miarę ci ludzie, ci od elektroniki i tak dalej, to będą, wiecie, w innym miejscu i do innych zadań. Oni po prostu są tam przygotowani. Natomiast konkretny frontowy żołnierz liniowy potrzebny jest z tych grup zawodowych i środowiskowych pochodzących. No bo przecież tych memłaków, niektórych z blokowców i tak dalej, no nic nie jesteście w stanie zrobić. Przecież tego nawet nie warto na mięso armatnie brać, tak? No to chyba rozumiemy. Więc jeszcze raz, no nie udawajcie zdziwionych, przestańcie pajacować. To jest życie. Doprowadziliśmy się tak politycznie do tego. I dopiero teraz, jeśli nie dotrze, a następnie jak nie będziecie ginąć, to może dopiero wówczas ginąć za Ukrainę. Za swobodę Ukrainy, tak? Na wojnę, która nas zupełnie nie dotyczy, tak? Moskwa nie jest zainteresowana wojną z nami. No chyba, że za wszelką cenę zmusimy, no to będzie musiała przygotować odpowiedź.
Teraz co jest, chcę krótko, co jest jeszcze bardzo ważne i bardziej perfidne. Kochani, są lata 2009, 10, 11, 12, aż do 16 roku. To są rządy Platformy Obywatelskiej, a szczególnie pana ministra Bogdana Klicha. Co było wówczas? To jest najbardziej perfidne. Było wówczas taka sytuacja, że tak zwanych żołnierzy kontraktowych, szeregowców, po 12 latach, 10, 13 służby nie przedłużono kontraktu. A powiedzcie, dlaczego? Dlatego, bo po 15 latach służby on utrzymywał świadczenie, tak zwaną mundurówkę, emeryturę. 15 lat służby, obojętnie jakie, wojskowa także była, no nie? W związku z tym, w Wojsku Polskim, w związku z tym wycwanili się i był taki jeszcze przepis, interweniowałem wówczas, prowadziłem te sprawy. Dziękuję tutaj kolegom Łomżyniakom, wówczas Korpusu Szeregowych, gdzie był przepis, że jeżeli nie poszedłeś na szkółkę, na szkolenie podoficerskie, no nie, no to właśnie myk taki był, że nie przedłużano. Nawet po misjach w Afganie i tak dalej. Wyrzucano. Pozbywano się tych chłopaków, tych bardzo niecnych zamiarów niepłacenia finansowego, niewywiązania się ze strony państwa na bruk. No i ci ludzie zostali pozbawieni. Pozbawieni właśnie swojej służby. Niejednokrotnie wspaniali żołnierze. A nie można było stworzyć korpusu szeregowych starszych, takich frontowców, weteranów. No, widzicie, nie można. No i dzisiaj. Dzisiaj się powołuje ich w pierwszej kolejności, bo to jest kolejność. Wszyscy, którzy są po zasadniczej służbie wojskowej, złożyli przysięgę, obojętnie w jaki sposób, jak się dalej nabrać, w pierwszej kolejności są i będą powoływani. I między innymi właśnie ci wyrzuceni z armii żołnierze. I dzisiaj armia ma czelność sięgać po nich. Oczywiście, oni zostaną zmobilizowani, nie ma problemu, przyjdą. Natomiast nie chciałbym być w skórze tych, którzy myślą, że użyją ich w ten sposób, jak wam się wydaje. Następnie kwestia. Są szkolenia, są, nie ma rady, zgodziliście się na to, wykonywać teraz trzeba. I nic wam to nie zaszkodzi, nauczycie się pewnych rzeczy, ale pamiętajcie o jednym. Wroga to my będziemy sami wybierać. To nie jest tak, jak komuś się wydaje. A to jest tak rozprzężone państewko, no i nawet ci ich poganiacze, Amerykanie, nie są w stanie w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu tego pilnować. I teraz jeszcze gradacja powoływania. Więc w pierwszej kolejności, zobaczcie, dotyczy i będzie to dotyczyło tych chłopaków, którzy w latach tak 2002, 3, 4 zasadniczą służbę, to są dzisiaj, popatrzcie, 30 parę, 40, 40 parę lat. Bo to ostatni materiał do 2008 roku. Nie obrażać się, to nie poetyka, to życie, materiał ludzki, no nie? Zasób kadrowy, tak zwany, który jest w rezerwie, a i przypominam, ale to dokończę, który jest w rezerwie, no i w związku z tym złożyli przysięgę, byli w armii, coś ich trzeba doszkolić i tak dalej. To w pierwszej kolejności. Przypominam, 30-paro-40-latkowie. Następna kwestia. Wszyscy, którzy byli w armii, ale odeszli. Armia się nie skończyła. Armia pozostanie zawsze. Następna kwestia to są ci, którzy gdzieś tam jakieś obrony terytorialnej, szkolenia i tak dalej. I oni będą w pierwszej kolejności przeznaczani do tych ciekawych zadań. I teraz, jeżeli ktoś myśli, że na tym się kończy, to jest potężny w błędzie, ponieważ ustawa o obronie ojczyzny, nieważne, masz kategorie tam E, te czasowe, D i tak dalej, to nie ma znaczenia. Będziesz, jeszcze raz powtarzam, będziesz zmobilizowany na poziomie tutaj lokalnym, na poziomie tak zwanej służby porządkowej, milicji i obywatelskiej. Amerykanie to mają przerobione dokładnie. Nam się to kojarzy, milicja obywatelska, z pewnymi rzeczami, ale najbardziej w stanie takim wojennym, najbardziej groźne jest to sukinsyństwo, które tworzy się tutaj wokół nas, dostaje broń, dostaje pełnomocnictwa, zideologizowane jest, poczujecie to, kochani, na własnej skórze. Więc nie ma znaczenia, brzuszek, tam choróbki i tak dalej, to nie istnieje, nie wymigasz się, a jak cię upatrzą, no to wiadomo, że będziesz dopilnowany i doprowadzony, także z wiekiem, 65 lat, jak trzeba, to będą sięgać wyżej, dłużej i tak dalej. Czyli mamy świadomość dzisiaj tego,
tego stanu rzeczy i zapomnijcie, że tak, gdzieś tam wyjedziecie, zarejestrujecie się i tak dalej. Ja rozumiem takie myki. Będziecie ścigani jak psy. Będziecie ścigani jak psy także na terytorium tak zwanej strefy Schengen unijnym, jak tylko nawet jak są wprowadzenie do tych rozrób będzie, no ale wiadomo, że Ukraińcom po prostu już nie ma. Nie ma materiału tego ludzkiego do wykrwawiania się. Więc trzeba Polskę, Polaków wprowadzić w wojnę w różnych i oni to robią. Za naszym przyzwoleniem, za waszym przyzwoleniem. Jeszcze raz pamiętajcie, dzisiaj organizowanie się polityczne, a nie tam fiubździu jakieś, autentyczne, prawdziwe i za wszelką cenę. Politycznie, wyeliminowanie, polityczne wyeliminowanie, powtórzę, tej władzy będzie chroniło nasze głowy, a nie żadne tam ucieczki. No i szczególnie rolnicy. Pamiętajcie, jesteście upatrzoną grupą. Bo zawsze, czy tam ma żona niby pomóc, dziadki, tam ktoś z rodziny i tak dalej. Jeżeli ktoś prowadził, szczególnie przy produkcji roślinnej, no to sami wiecie, że jesteście już zgarnięci, już. Natomiast, żebyś nie było tego złudzeń, natomiast jeżeli chodzi przy produkcji zwierzęcej, no cóż, oni wychodzą z założenia, że przez kilkanaście dni krowy, tam świnki, cokolwiek, ktoś inny może obsługiwać i tak dalej. Proszę Państwa, 2-3 dni nie ma gospodarza, nie ma hodowcy w gospodarstwie sensu stricte. W gospodarstwie hodowlanym po kilku dniach można prawie zamykać hodowlę. Jeszcze raz, można prawie zamykać hodowlę. Ale kogoż to interesuje, któż się troszczy? Przecież wy chcieliście wszyscy pomagać Ukrainie. Rząd dobrze wasze intencje odczytał. Wy nienawidzicie Moskwy, chcecie iść na wojnę. Tak, tak, chcecie iść na wojnę z Moskwą. Rząd wasze dobrze intencje odczytał. Dzisiaj odpowiada na wasze zapotrzebowanie. W związku z tym nie pajacujcie. Stan rzeczy mamy, jaki mamy. I dopiero do główek myślenie polityczne, jak nie dojdzie, nie zrozumiecie. Po to między innymi jest powołana formacja Front. Jako wolna, spod wpływów różnych tam służb, różnych tych agentur i tak dalej, czy cwaniaczków politycznych, którzy srają i się boją czegokolwiek. Bo są oczywiście uzależnieni. Zapraszamy do walki, do konkretnej walki, no nie walki w pierwszej kolejności, politycznej walki z tym rządem, a na inne to przyjdzie czas.